Wielobarwne urządzenia do zabawy i rekreacji, nowe nasadzenia, labirynt i przede wszystkim Niecka Wodna. Po kilku miesiącach pracy i zainwestowaniu ponad 10 milionów złotych, wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach został oddany do użytku. Karolina Komada. Od małego placu zabaw jeszcze w lipcu 2022 roku, po ogłoszenie przetargu, pierwsze wizualizacje i w końcu otwarcie. W Parku Jaworek w Tychach zbudowano wodny plac zabaw, ale nie tylko. Na 400 metrach kwadratowych powstał labirynt z torem przeszkód, ścieżka sensoryczna, Niecka Wodna i huśtawki. Zdania są tu podzielone, czy to jest dobra inwestycja, czy niedobra. Myślę, że dla dzieciaków ogólnie dobra oczywiście i jakby dla spędzania wolnego czasu. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie ładnie, pięknie. A wspaniale. Syn się bardzo dobrze bawi, także super pomysł, super inwestycja, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieszkamy obok, więc będziemy częstymi gośćmi. Pomysł, który kosztował prawie 11 milionów złotych. Sama budowa trwała kilka miesięcy, a prace miały zakończyć się 9 września. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogliśmy oddać dzieciakom miesiąc wcześniej ten plac. Wiedząc, jakie są temperatury, że w mieście jest takie zapotrzebowanie, żeby się ochłodzić, i dzisiaj to nastąpiło. To już kolejny park wodny w Tychach. Pierwszy powstał na Paprocanach. Był to też pierwszy park wodny w Polsce. W obu przypadkach zaprojektowany przez tę samą osobę. Ważne były założenia krajobrazowe, a także uwagi mieszkańców. Począł od strony budynków mieszkalnych, skarpy, ściany, aby trochę zniwelować ten gwar bawiących i krzyczących się dzieci. No i tak, jest to tak naprawdę jedna górka z wycięciem na Nieckę wodnego placu zabaw. Do tego porzucone mostki, które dają dodatkową atrakcję i przestrzenną. Które umożliwiły zainstalowanie wodospadów, do tego armaty wodne czy fontanny w sam raz na nadchodzące upały.